Hejo, hejo, z tej strony Ginger'owa, a na waszych ekranach Emilka. Mamy dzisiaj poniedziałek, więc jak zawsze życzę wam udanego tygodnia, no i oczywiście życzę wam udanego roku szkolnego. Trzymam za was mocno kciuki i wierzę, że w tym nowym roku szkolnym zrealizujecie wszystkie cele i spełnicie wszystkie swoje marzenia. Jeśli zaczynacie nowy etap, to życzę wam, żebyście poznali super nowych, fajnych przyjaciół, a być może nową miłość. I żeby te nowe znajomości były przede wszystkim szczere i prawdziwe. A jeśli już macie swoją zgraną paczkę przyjaciół, czy dziewczynę, czy chłopaka, to żeby te wasze znajomości cały czas rozkwitały i żeby przynosiły wam przede wszystkim siłę i uśmiech na twarzy. Życzę wam, żeby smutku było jak najmniej, a jak najwięcej radości. I pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie, cały czas idźcie przed siebie i korzystajcie z każdego dnia. Nie odliczajcie, bo to tylko przyspiesza czas, także nie ma odliczania do kolejnych wakacji, do weekendu, tylko trzeba po prostu korzystać z każdego dnia i z każdego dnia wyciągnąć to, co najlepsze i, nie wiem, zastanowić się, co pozytywnego było, co się wydarzyło i po prostu zapamiętać to i celebrować każdy dzień. Tak, będę o tym często przypominać, bo według mnie jest to po prostu bardzo ważne i pomaga żyć lżej i może troszeczkę bardziej szczęśliwie. No, tak myślę. A w dzisiejszym odcinku zakończymy sobie tę naszą fortepianową lokację i myślę, że możemy przejść sobie już do sklepu. I co my tu mamy? Mamy tego pianistę, mamy żyrandol. Kuchnia kosztuje 500 z tego co widzę, więc i tak nas na nią nie stać. Ale może to sobie kupimy? 300? A tutaj nie, to nas nie stać. Czy ja w ogóle chcę cokolwiek kupować? Może od tego zacznijmy. Co to w ogóle nam daje? A większe napiwki. Dobra, kupię. Dobra, kupię. Zaczniemy tydzień od zakupów. I zaczynamy kolejny dzień. O, nie spodoba mu się to miejsce. Nie no, warto było kupić te żyrandole, ale zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Kochanie, jestem pewien, że wszystko będzie dobrze. Edward, to nie jest już dziecko, które znaliśmy. Śpiewanie w barach. I chyba tam było na przyjęciach dla emerytów, nie wiem, bo przeklikałam przez przypadek. To jest John Tones, tak, on gra w Vegas i Atlantic City. Słyszała, że królowa Anglii prosiła o takie prywatne show. Królowa, Edward, królowa! Jestem pewien, że on wie, że królowa że królowej nie będzie na tym rejsie. No ale mama Emilki cały czas się upiera przy swoim. Edward, po prostu spójrz na to miejsce, pomyśl, że jesteśmy wieśniakami, burakami, coś takiego. Przepraszam, Edward po prostu chce, żeby wszystko było perfekcyjne. Wiem, kochanie, wiem. No to Edward teraz naprawi znak witamy na scenie. Dobra, czyli Edward, ty będziesz teraz co robił? Musisz tutaj to robić, dobra. Emilka, Patryk, zapraszamy do stolika. No to czyli musimy tutaj właśnie jeszcze tego pilnować, okej. Tu mamy... Ojojoj, dobra. Widzę, że mamy nową potrawę i to są szparagi. Zaniesiemy to Emilce. Mamy tutaj takie zamówionko. Dobra, tą panią puścimy. Tutaj. Ziemniaczki i to zaniesiemy tu. Tu. Skasujemy ich razem. Mamo Emilki. No i lecimy, póki mamy wszystko, bo jak na razie mamy wszystko. No i właśnie widzę, że mamy szparagi. Powiem wam, że ja nigdy nie jadłam szparagów. Tak jakoś każdego roku, jak jest sezon, sobie obiecuję, że zjem. I jakoś nigdy mi się to nie udaje. Ale może następnej wiosny wreszcie mi się uda. Co? Trzeba patrzeć pozytywnie na życie i na świat. Chodźcie tutaj. Myszko, tu jesteś. Dobra, mam cię.
No, panie Edwardzie, proszę tam trochę szybciej. To i to. Aha, dobra, dobra. Kawa i cukier i ciasteczko. Okej, dobra, bo... Dobra, już widzę. Tutaj skasujemy. Tutaj jeszcze zaniesiemy ciacho i lecimy tu. Dobra, dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy oglądacie ten odcinek już po rozpoczęciu roku szkolnego. No chyba już po, bo przed nie sądzę, bo też nie wiem na jaką godzinę macie w sumie. Ale dajcie znać, jak było, jeśli zaczynacie nową szkołę, to jak się zapatrujecie. Mam nadzieję, że pozytywnie i pamiętajcie, że pierwszymi chwilami nie ma co się zrażać. Bo zwykle jest tak, że każdy jest na początku zestresowany, nie do końca jest sobą. I przez to często gada się różne głupoty i wiadomo. Każdy człowiek na początku chce wypaść jak najlepiej, a przez to czasami efekt jest zupełnie odwrotny. Ale tak to już bywa z ludźmi i każdy tak ma, więc nie ma co się tym martwić i przejmować. Dobra, bierzemy tu i lecimy po kawkę, podamy, skasujemy i lecimy znak robić. Tak. Ja na przykład pamiętam, że jak zaczynałam gimnazjum, to no wiadomo, był na początku niestety dzień kota. Byłam ścigana przez ludzi ze starszych klas. Miałam wysmarowaną buźkę na samym początku już markerem, ale przeżyłam. No jak słyszycie, żyję, mam się całkiem dobrze, nic takiego mi się nie stało. A jak zaczynałam liceum, to z kolei bardzo się stresowałam, bo nikogo nie znałam. Kiedy szłam do gimnazjum, to znałam ludzi. Ale do liceum szłam kompletnie sama. Moją klasę poznałam tylko po tym, że mieliśmy ustalony, powiedzmy, taki transparent, jakże jesteśmy podpisani właśnie jako klasa. Ja byłam klasa D. Także... Dobra, chodź tu, panie Edwardzie, bo nas zaraz znielubią. No także było ciężko. Jeszcze moja klasa była na spotkaniu klasowym przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ja nie byłam, nie poszłam, bo ja ogółem jestem raczej człowiek taki troszeczkę wyobcowany i dlatego... No, proszę, jaki znak. I dlatego na to spotkanie się nie wybrałam. Stwierdziłam, że sobie jakoś poradzę. No i jakoś sobie poradziłam. Może nie było jakoś superowo. Może nie wyszłam od razu jako dusza towarzystwa. Ale też na pewno nie było aż tak źle. I też po czasie, kiedy już poznałam ludzi z mojej klasy, wiem, że wszyscy byli zestresowani i nikt nie był sobą. Tak w 100%. Także mówię wam. Nie martwcie się i nie przejmujcie się. No i też dajcie wszystkim czas, żeby się jakoś tam rozruszać. Ja miałam straszny problem, żeby spamiętać imiona wszystkich ludzi z klasy. Było nas 30, ponad 30 nawet, dużo. I ciężko było zapamiętać imiona na początku, ale myślę, że to też każdy tak ma. I ja wierzę, że sobie poradzicie. A jeśli kontynuujecie klasę, no to na pewno się cieszycie, że spotkaliście kolegów, koleżanki, że mogliście poopowiadać już tak wstępnie, co się u was działo, chociaż wy teraz w sumie macie Facebooka, więc na pewno wszyscy wiedzą, co się u was działo w wakacje, ale wiecie, trochę inaczej jest pisać na Facebooku, a co innego jest porozmawiać. No bo ja nie miałam tak. Ja nie miałam tak, więc ja opowiadałam, co się działo na wakacjach. Bo kiedy chodziłam do szkoły, to Facebook jeszcze nie był aż taki popularny. No i myślę, że się cieszycie nawet tam, że właśnie możecie spędzać dni w szkole z ludźmi, których znacie i których, mam nadzieję, lubicie. Jeśli nie lubicie i jeśli macie problemy w szkole, to... Wiem, jak jest wam ciężko, bo ja też je miałam, wbrew pozorom. Ja zawsze staram się być pozytywna i radosna i tak też wam przekazuję pozytywną energię i same pozytywne wspomnienia, ale negatywne też mam i właśnie w gimnazjum miałam ich troszeczkę mniej, w szkole średniej już więcej i zaczęło się praktycznie od samego początku i ciągnęło się do samego końca. Niestety, nie wspominam o tym zbyt często, bo wierzę, że po prostu wy nie będziecie mieli takich problemów.
i że was nic złego ani smutnego nie spotka. No ale mnie spotkało już na samym początku i nie były to miłe rzeczy, i to nie tylko ze strony uczniów, ale ze strony nauczycieli również. Także krótko mówiąc, miałam przerąbane i na koniec szkoły średniej już naprawdę modliłam się o życie. I to dosłownie wam mówię, że modliłam się o życie i nie miałam lekko. No ale jak widzicie i słyszycie, żyję. Jestem cały czas radosnym, pozytywnym człowiekiem, nie dałam się zniszczyć. No i dlatego właśnie przekazuję wam samą radość i pozytywne emocje. Kurczę, czyżbyśmy nie zdobyli eksperta? Nie, no chyba się uda, bo ja właśnie widzę, że idą nowi ludzie, także powinno się udać. Tutaj mamy też właśnie nowy deser. Chyba o nim nie wspomniałam, tylko o szparagach mówiłam. Dobra, tutaj wytrzemy. Nie, spokojnie, na luziku ekspert będzie. Dobra, bierzemy w kolejności. Towar się skończył. Proszę, proszę tu nie zamawiać rzeczy. No i wzięli te ziemniaczki. Dobra, to klikniemy. Tutaj będzie też kawa z ciasteczkiem. Okej. Tu będzie tak. Tak. I zaniesiemy to zamówionko. Tak, tak, tak. I tak. I tu damy podwójnie. I skasujemy nawet potrójnie. O, fajnie się udało na koniec tego dnia. No, mamo Emilki, możesz tutaj już stanąć w swoje miejsce. Chociaż w sumie nie, bo tutaj jeszcze stolik będzie do posprzątania. A? Proszę. Dobra. I koniec. No i mamy ten znak. Mam nadzieję, że mama Emilki będzie zadowolona. Emilka, co powiesz? No, tato, naprawdę podwyższyłeś wygląd tego miejsca, tak? No, trzeba przyznać, że faktycznie ten znak spowodował, że ta cała sala zrobiła się taka bardziej właśnie występowa. Dziękuję! To nie było łatwe, no. Ale hej, mama Emilki też pomagała. Co na przykład? Jesteś pewna, że to wygląda ok, Emilko? Mamo, zaufaj mi, zrobiliście naprawdę niesamowitą robotę. John Tones po tych wszystkich latach. Ciekawa jestem, czy on mnie jeszcze pamięta. O. No, mamo Emilki. Ja nie wiem, bo cały czas mąż słucha. Ja nie wiem, czy to dobrze. Dobra, continue. No i co? Przekonamy się, nie? Czy pamięta, czy nie pamięta? A może okaże się takim burakiem jak nasz Jean-Paul z Emily Strulow, co? Mam nadzieję, że nie. Chociaż kto wie. Mamy sklepik. Nic nie kupujemy tym razem i lecimy dalej. Czy to ty? tak. No. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale ja sobie wyobrażałam go troszeczkę inaczej. John, naprawdę tutaj jesteś. Obawiam się, że jakby odbierasz mnie na niekorzyść piękna? I czy tak jest? Tak bym zrozumiała to zdanie. It's me, Evelyn, to ja! Ewelinka i ja, Edward! Pracowaliśmy razem w restauracji senior w szkole. Pamiętasz? Edward, hej, świetnie cię widzieć znowu. To Edwarda pamiętasz, a Ewelinkę nie? John, pamiętasz Edwarda, ale mnie nie? Byłam prawie twoją dziewczyną. Powiedziałeś mi, że mam najpiękniejsze oczy, jakie kiedykolwiek widziałeś. O, Ewelinka, oczywiście. Wow, jesteś nadal tak piękna, jak wtedy, kiedy się poznaliśmy. Och, przestań, ojeju, jaki cukier. Tylko czy taki na pewno prawdziwie słodki? Czy wiecie, sztucznie dosłodzony? dobra. Zaczynamy sobie dzień... Aha, wy, zakochańce, zapomniałabym o was. Zapomniałabym o was, moi drodzy. Dobra, tu mamy właśnie nowość i to jest fasolka po prostu. Myszko, ty już? Ojojoj.
Nie wiem, gdzie była myszka, ale bardzo szybko jakoś takoś. Dobra, tutaj też podamy, skasujemy już od razu. No i nie widziałam myszki. Oj! Mamo Emilki, tutaj sprzątniemy i tak, tu będzie to, to, ciastko i to, tak na słodko. Tu sobie zamówimy... No nie widzę jej! Nie! Jak nie będę widzieć, to będę klikać pauzę. Nie będzie tak, że będę przechodzić dzień jeszcze raz z powodu myszki. Na pewno nie. Tu mogłam kliknąć odwrotnie. Dobra. Aha, zajęli wam stolik, to chodźcie tutaj. Ciastko i kawa będzie. I tutaj skasujemy sobie podwójnie. Mamo Emilki, proszę tu wytrzeć. Tu będzie mięsko. Tutaj trzeba mięsko zamówić. Tu trzeba skasować. Dobra, tu będą szparagi też. Trzeba wytrzeć stolik. No, ale dlaczego nie podałeś tego zamówienia? Nie kliknęłam ci chyba. Myszko, 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 stop. Dobrze, widzę, że tutaj na brzegach nigdzie jej nie ma. Chyba. Także myślę, że ona będzie gdzieś tutaj właśnie na środku pod planszą. Continue. No nie wierzę. No nie wierzę, no. Podamy zamówienie. Tu, tu, tu. Ale ukryli myszkę. Ona może być gdzieś tutaj. No gdzie jesteś, myszko? Tu, widzę ją. Dobra, wiem. Tutaj jest za szybą. Ja nie wierzę. Jakie poszukiwania myszki. Mamy złote serduszko? Mamy. Tu będzie. Już cię mam. Już cię mam. Szary potworku. Proszę. Już się zestresowałam. Ja się nie mogę stresować. Proszę mnie nie denerwować. Żeby mi to było ostatni raz, że się tak ukrywasz. Szary potworku. Dobra, teraz to musimy się skoncentrować, żeby eksperta zrobić jeszcze do tego wszystkiego. Aha, ty już wiedziałeś, że masz tu stać, bo kawa będzie. Dobra, mamo Emilki, proszę. Dobra. To już mamy, to już mamy i pyszności. Teraz podajemy. I ten znak tutaj tak będzie cały czas, tak? Ja nie wiem, czy ten pan jest godzien tego, żeby tutaj taki znak dla niego był, ale no w sumie z drugiej strony tata Emilki się napracował, więc trzeba też docenić jego pracę, no tak. Też tak można pomyśleć. No proszę, tutaj pan zdrowo, sama fasolka. Musimy też zamówić. Wszystko w sumie musimy zamówić, jak tak patrzę teraz. Niech tam w kuchni szybciej pracują. No. Dobra, tu możemy zanieść zamówienie, bo tu będzie tylko to, to, to i to. Okej, ale musimy tak czy tak zamówić jeszcze szparagi. A tutaj na słodko, państwo. Dobra. Gdzie jest ta winda? Hopa! Tak, 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 tak. Dobra. Tutaj musimy sprzątnąć. Ja bym tutaj skasowała ich razem. A może jeszcze... Dobra, już podałam. Okej, bo chciałam podać, ale już kliknęłam wcześniej, więc... Więc sobie darowałam. No, zaczynają się powoli przygody z tą naszą Emilką. Puścimy tych, ale zamówienia damy razem. Tak zrobimy. Tu podamy i tu podamy, żeby podać dwa zamówienia pod rząd. Naliczyło nam, dobra, naliczyło nam bonus. Też przypomniało mi się, bo piszecie mi w komentarzach, a ja chyba o tym nie mówiłam jeszcze, że wyszła teraz całkiem nowa, niedawno, nowa część Emilki. Też pisaliście mi w wiadomościach prywatnych o tym i w ogóle. No ja wiem, że wyszła nowa część Emilki, oczywiście, ale ja nagrywam część Emilki w kolejności, tak jak się ukazywały, i też pisaliście w komentarzach, żebym wróciła do poprzednich części, których nie nagrywałam, i mówiłam już kiedyś, ale powiem jeszcze raz, że nie, dlatego że ja nagrywam
od pierwszego Game Massu Emilka, tam było właśnie Emily's Holiday Season i od tego, od tej części nagrywam dalej. Po prostu uznałam, że nie ma sensu się cofać, tylko kontynuujemy dalej losy Emilki i tak też właśnie robię. No. Dlatego nie będę się tutaj cofać do tych pierwszych części, szczególnie, że one też nie są jakieś takie wybitne. Wydaje mi się, że te kolejne są po prostu fajniejsze i ciekawsze do nagrywania i do oglądania i też pod względem graficznym. Więc uznałam, że nie ma sensu grać wstecz, tylko trzeba do przodu. Tutaj skasujemy ich razem. Dobra, cel mam zaliczony. Tutaj jeszcze mięsko musimy zamówić. I tak. Jak to czasami właśnie mi się przypomni, że miałam się do czegoś odnieść, co pisaliście w komentarzach, czasami zapominam. I potem po nagraniu, najczęściej kiedy montuję, to sobie przypominam, że Gingerowa miałaś to powiedzieć. A nie powiedziałaś, jak zawsze. I potem tak to właśnie jest, że to się odkłada i odkłada. Czasami sobie notuję, co mam powiedzieć, ale z drugiej strony staram się tego nie robić, bo notuję, co mam powiedzieć. Nie słowo w słowo, tylko po prostu tematy, które chciałabym poruszyć. Ale staram się tego nie robić, bo zależy mi na tym, żeby ta seria była nagrywana tak, wiecie, spontanicznie i tak jakbym sobie po prostu grała i gadała do was, jakbyście tu siedzieli obok. Takie mam podejście do Emilki miałam od zawsze. Taki jest dla mnie cel tej serii, także czasami gadam bardziej konkretnie, czasami mniej konkretnie, jak każdy. I myślę, że na każdych spotkaniach właśnie z rodzinką też tak jest, że czasem się gada coś sensownego, czasem totalnie bez sensu. No i tak właśnie jest tutaj z Emilką. Tak nagrywam tę serię i według mnie na tym polega cały jej urok. Dobrze, kończymy dzień. Koniec szychty. No. I co teraz? Cześć, panie John. John. Oh, John, przestań! Haha, co to za pogaduszki na boku? Tato, wszystko dobrze? No jeszcze tego brakuje, żeby tutaj Edward i Ewelinka mieli kryzys, no. Dopiero jak ich córka wyszła za mąż. Wszystko dobrze, to po prostu wizja tego, że będę musiał patrzeć na tych dwoje przez całą podróż. John, ha. Ale Emilko, czy z tobą wszystko dobrze? Bo nie jesteś taka radosna, jak zwykle jesteś radosna i gadatliwa. Tato, ty zawsze wszystko wiesz, co? No właśnie. To chodzi o Patryka. Wszystko jest świetnie, ale wygląda jakby on miał całe nasze życie zaplanowane. A ty nie masz? Zawsze byłaś moją dziewczynką z konkretnym planem, z konkretną wizją. Patryk jest rozsądnym facetem. Jeśli coś cię trapi, no to po prostu znajdź spokojne miejsce i porozmawiaj z nim. O, John! O, tato. Nie smutaj. Dzięki, tato, jesteś najlepszy. O, jaki to był słodki buziak w policzek. Dobrze, continue. I mamy tutaj... jakie stroje. Edward i Ewelinka. No, jak już na pewno też wiemy się, domyślamy, Edward nie potrzebuje niczego więcej niż gazety, żeby być szczęśliwym. Zresztą zawsze Edward miał gazetę jeszcze w Childhood Memories i we wcześniejszych częściach też, tych, których nagrywałam właśnie, Edward zawsze kojarzył mi się z gazetą. Ale no, Ewelinka niestety już taka nie jest. Ewelinka zawsze musi być w centrum uwagi i jest bardzo gadatliwa. No i zobaczymy, jak właśnie Edward to zniesie, czy wszystko będzie w porządku z nimi, czy Edward wytrzyma, czy tutaj Ewelinka niestety podgrzeje go troszeczkę za bardzo i Edward w końcu wybuchnie. No, mam nadzieję, że nie i że nadal będzie takim spokojnym i fajnym facetem, jak jest. Zobaczmy sobie, okej, będziemy tutaj mieli, powiedzmy, przedszkole. How cute! Uroczo! Uroczo. No dobrze. Ja ten odcinek będę już kończyć. Mam nadzieję, że podobał wam się i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!